Aby wykonać badanie, najpierw uruchom komputer z zainstalowanym programem Iris. Następnie uruchom podłączone do komputera urządzenie. Uruchom program Iris, klikając w odpowiednią ikonę. Aby upewnić się, że urządzenie jest poprawnie podłączone do komputera, sprawdź ikonę w prawym górnym rogu. Powinna być zielona. Po wykonaniu wstępnych czynności, można rozpocząć badania pacjentów. Utwórz profil dla nowego pacjenta lub wybierz istniejący. A następnie wybierz nowe badanie. Automatycznie pojawia się wirtualny panel sterowania do wyboru badania. Aby wykonać obrazowanie stawu skroniowo-żuchwowego, wybierz ikonę 2D spośród tych, które pojawiają się na ekranie. Wybierz TMJ. Program wyświetla przykład obrazu rentgenowskiego, który zostanie wykonany. Naciśnij Kontynuuj, aby przejść do modelu anatomicznego. Wybierz interesujący Cię obszar anatomiczny. Widok z przodu, widok z boku, bądź pojedynczy staw prawy lub lewy. Naciśnij Kontynuuj, aby przejść do ekranu ustawień. Możesz wybrać również protokół skanowania, a tym samym dawkę, jaką otrzyma pacjent. Protokół morfologicznego rozpoznawania pacjenta MRT będzie wybrany domyślnie. Urządzenie automatycznie ustawi optymalną dawkę promieniowania na podstawie budowy ciała pacjenta. Aby wybrać opcję ręczną, naciśnij przyciski niska dawka, średnia dawka lub wysoka dawka. Naciśnij przyciski plus i minus, aby zwiększyć lub zmniejszyć dawkę. Naciśnij kontynuuj. Przede wszystkim upewnij się, że pacjent nie ma na głowie ani na szyi żadnych metalowych przedmiotów. Korzystając z odpowiednich ikon zdecyduj, czy chcesz przeprowadzić badanie z otwartymi, czy ze zamkniętymi ustami. Wyreguluj wysokość urządzenia tak, aby podparcie podnosowe sięgało wysokości nosa. Zrób to, wykorzystując przyciski na urządzeniu lub przyciski na panelu sterowania. Po osiągnięciu prawidłowej wysokości, pacjenci muszą chwycić za uchwyty, oprzeć nos na wsporniku podnosowym i umieścić stopy nieco przed miednicą. Upewnij się, że system do pozycjonowania jest przygotowany tak, aby głowa pacjenta została prawidłowo umieszczona pomiędzy podpórkami bocznymi oraz podpórką czołową. Włącz lasery pozycjonujące, naciskając przycisk na panelu sterowania. Podczas wykonywania bocznego badania stawu skroniowo-żuchwowego, trzy wiązki identyfikują płaszczyznę strzałkową i frankfurcką, a pionowa wiązka identyfikuje głowę żuchwy. Podczas wykonywania czołowego badania TMJ, wiązka pozioma identyfikuje wyrównanie górnego brzegu oczodołu z przewodem słuchowym. Obserwuj strzałkową linię pozycjonującą i twarz pacjenta, aby uzyskać symetryczne ustawienie. Bardzo ważne jest, aby pacjent trzymał plecy w wyprostowanej pozycji. Opuść przedni element podpierający, aż oprze się on o czoło pacjenta. Teraz nadchodzi przedostatni etap pozycjonowania. Zbliż podpórki stabilizujące uchwyt do głowy i zablokuj je za pomocą docisków. Po zakończeniu pozycjonowania użyj przycisków na urządzeniu lub przycisków na panelu sterowania, aby ustawić pionową wiązkę skupiającą na głowie żuchwy. Aby wyregulować pochylenie głowy i prawidłowo ustawić płaszczyznę frankfurcką, użyj przycisków góra-dół na urządzeniu. Zachęć pacjenta do zamykania oczu i ust, opierania języka o podniebienie i pozostawania nieruchomo na czas badania. Naciśnij kontynuuj i wyemituj promieniowanie rentgenowskie. Emituj promieniowanie rentgenowskie, przytrzymując wciśnięty dedykowany przycisk, aż do zakończenia skanowania wskazanego przez wyłączenie dźwięku. Na wirtualnym panelu sterowania pojawi się komunikat informujący o możliwości zwolnienia przycisku. Badanie zostało zakończone.